proszę Państwa, pojedynek w kategorii 93 kg. Tak, Extra Fight, białe spodenki Wojtek Orłowski, znany z ringów KSW, spodenki czarne Wojciech Antczak, Kursaria Fight Team, Pyrzyce. Bardzo ciekawa, zapowiadająca się walka, zobaczymy. No, tutaj ekwilibrystyczny dosyć ten atak. Tak, bardzo dynamicznie zaczął Wojtek Orłowski. Obaj wywodzą się z zapasów, więc możemy tutaj mieć duży pokaz grapplingu. Już Antczak na plecach Orłowski w pozycji bocznej. Wojtek Orłowski, długa przerwa od startów, nie walczył od gali KSW Fight Club. I teraz na pewno będzie chciał pokazać się z jak najlepszej strony. Póki co totalnie zdominował Antczaka. Ta niesamowita furia, niczym huragan szaleje w ringu. I tak, oktagonie. Już sędzia przerywa po raz pierwszy tą walkę. Rozbity nos, wydaje się, że to nos Antczaka. Będzie potrzebna pomoc lekarska i stwierdzenie, czy jest w stanie walczyć dalej. Tak, ta pomoc została udzielona. Oczywiście oględziny lekarskie spowodowały, że pojedynek może być wznowiony. Nie było tam urazu uniemożliwiającego kontynuowanie rywalizacji. Znów do ataku rusza Wojciech Orłowski. Tak, niesamowita furia Wojtka Orłowskiego. On zasypuje gradem ciosów sierpy, kolana Wojtka Antczaka. Ten stara się odpowiadać. Taka typowa, proszę Państwa, walka na wyniszczenie obu zawodników. Kto ma lepszą kondycję, kto dłużej wytrzyma. Dociśnięty do siatki Antczak, no wygląda na bardzo rozbitego. Sędzia tak teraz drugi raz przerywa już tą walkę. I jeszcze raz proszeni będą medycy, którzy opiekują się zawodnikami, dbają o ich zdrowie przy okazji tego typu występów. Zresztą podobnie jest na innych konfrontacjach sztuk walki. Wojtek Antczak dociśnięty do siatki przez Wojtka Orłowskiego. Walka w klinczu. Przypominamy, Fort Wolat. Duże zainteresowanie publiczności. Przyjechali tutaj kibice nie tylko z Warszawy, ale i z Mazowsza, by emocjonować się tymi pojedynkami. Tak, głównym sponsorem imprezy jest firma odzieżowa Forma oraz firma produkująca sprzęt do MMA Go. I jeszcze odwrócenie teraz sytuacji. Nagle Wojciech Antczak jest tym, który znalazł się nad swoim rywalem. Wojciech Orłowski jakby trochę już opadł z sił po tym permanentnym ataku. Tak, Wojtek Orłowski, zawsze jego problemem była właśnie kondycja. On na ostatniej gali na KSW również zdominował pierwszą rundę swojego przeciwnika, żeby po prostu dać się wypompować i oddał całkowicie drugą rundę, przegrał w walkę. Teraz Antczak próbuje wyciągnąć rękę Orłowskiego. No, obaj mają duże doświadczenie z zapasów, obaj są dobrymi grapplerami. Więc spodziewam, że ta walka jednak skończy się w parterze. Wojtek Antczak pracuje tutaj nad założeniem dźwigni, zrezygnował z tego pomysłu. Widzi, że Wojtek Orłowski skutecznie się broni. I teraz prawdopodobnie Wojtek Antczak będzie próbował pobijać, tak jest, czasami z góry byłego zawodnika KSW Team. No bardzo niedobrze teraz dla Wojtka Orłowskiego wygląda ta sytuacja. Oddał plecy, to Antczak jest z tyłu, może zadawać ciosy. Wpiął nogi między uda Orłowskiego, jest w tej pozycji bezpieczny, może zadawać ciosy prawą, lewą ręką. Sędzia cały czas tam czujnie, przyglądający się temu, jak rozwija się sytuacja. Tak, ponieważ Wojtek Orłowski nie odpowiada na ciosy, nie próbuje się bronić. Jest w tym momencie w pozycji żółwia, jedynie broni się przed tym gradem ciosów, jakie zadaje Antczak, i to może być niebawem koniec walki. Kolejne ciosy spadają na głowę Wojtka Orłowskiego. Sędzia zastanawia się, czy przerwać tą walkę. I tak jest, sędzia przerywa walkę. Wojtek Antczak zwycięża w Extra Fightcie na gali Fight Cup The Battle of Warsaw. W pierwszych minutach tej rundy wydawało się, że Orłowski zmiecie swojego rywala dosłownie. Ten przetrwał ten kryzys, dwukrotnie udzielana mu pomoc lekarska, porozbijany, ale tutaj, jak wspomniałeś, kondycja, wytrzymałość okazały się decydujące. No i już w ostatnich sekwencjach tego pojedynku Antczak przeszedł do kontrofensywy i on triumfuje tutaj w trakcie gali w Warszawie Fight Cup The Battle of Warsaw. Niezwykle szczęśliwy on i wszyscy...